Jeśli przysłuchamy się różnego rodzaju życzeniom, które ludzie sobie składają, to dojdziemy do wniosku, że ludzie najczęściej życzą sobie zdrowia. Życzę ci trzech rzeczy. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak będzie zdrówko, to wszystko jakoś się ułoży. Myślę, że tę intuicję potwierdzi każdy, kto choć raz tak bardzo się pochorował, że nie mógł wstać z łóżka. I pewnie dlatego tak bardzo boimy się koronawirusa, który teraz się szerzy, i tak gorączkowo szukamy lekarstwa na chorobę, którą wywołuje. To prawda, że zdrowie jest najważniejsze, ale dotyczy to nie tylko naszego ciała, ale także naszej duszy. Bo cóż z tego, że mamy zdrowe ciało, jeżeli mieszka w nim chory duch? Stan naszej duszy także wpływa na nasze samopoczucie. Dlatego trzeba troszczyć się o jej zdrowie. A jest ono nieustannie atakowane przez wirusa grzechu. I to nie tylko w sezonie jesienno-zimowym. Kiedy nas dopadnie i rozwinie się w nas ta choroba grzechu, to sieje spustoszenie o wiele większe niż najbardziej złośliwy nowotwór. Dlatego na wirusa grzechu, który atakuje naszą duszę, potrzebujemy lekarstwa. Gdzie go szukać? Kościół bardzo wyraźnie wskazuje na jedno miejsce – na Eucharystię. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w komunii, jest za nas wydane. Krew, którą pijemy, jest wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości. A do tego święty Ambroży dodaje: Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie. Jeżeli głosimy śmierć, to jednocześnie odpuszczenie grzechów. Jeśli za każdym razem krew wylewa się na odpuszczenie grzechów, powinienem zawsze ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę, mówi Ambroży, powinienem zawsze mieć lekarstwo. Można powiedzieć, że komunia wzmacnia naszą odporność duchową i pomaga nam trwać w łasce uświęcającej. Przecież w niej przyjmujemy do swojego serca Chrystusa, który za nasze grzechy umarł i zmartwychwstał. Chrystusa, który jest potężnym mocarzem, który pokonał szatana, będącego głównym sprawcą grzechu. Jeżeli więc Komunia Święta jest najlepszym lekarstwem na tego wirusa grzechu, to dlaczego tak rzadko po nie sięgamy?